Dobry wieczór. Chyba powinna powiedzieć dzień dobry, bo u mnie mimo wszystko, że leje deszcz, nadal jest dość widno. Widzę, że wpadają tu osoby do naszego pokoju, cudownie. Dobry wieczór, dzień dobry, witamy serdecznie. W związku z tym, że jest to webinar o zadawaniu pytań, to ja może na rozgrzewkę tych kilka pytań zadam. Skąd Państwo nas oglądają i słuchają, z jakiej kanapy, w jakiej miejscowości i przede wszystkim, czy tam strasznie pada deszcz, a może pada śnieg? Ja już widzę odpowiedzi. Wrocław nas pozdrawia i Kraków też, Racibórz doskonale. W takim razie ja pozdrawiam w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej, pozdrawiam z Warszawy. Nie siedzę niestety na kanapie, ale na krzesełku. Myślę, że nie będzie mi tak wygodnie jak ci, którzy siedzą na kanapach. Ale serdecznie witam. W Żyrardowie Siąpi. To chyba taki specjalnie językowy dla mnie galimatias. Ja mam z tym problemy. Witam serdecznie. Deszczu nie widać zgubiłam, gdzie? Chyba w bliżynie. Serdecznie witam na kolejnym webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza. Tym razem pytania. Dlaczego zadawanie pytań jest uczące? Zanim przejdziemy do tematu, kilka słów o Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszyscy, którzy nas oglądają przynajmniej czasami, a pojawiamy się tutaj raz w tygodniu, w środę o 18, wiedzą już, że Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi takie otwarte webinaria z cyklu Odporna Szkoła. Jesteśmy największą w Polsce organizacją, która zajmuje się edukacją. Współpracujemy z nauczycielami, nauczycielkami i dyrektorami szkół oraz dyrektorkami szkół. Ostatnio policzono nam, że jest to 40 tysięcy nauczycieli i nauczycielek. To są liczby niesamowite. I 10 tysięcy szkół w całej Polsce. O tym, że cała Polska świadczy właśnie czat, gdzie mamy pozdrowienia z Mazur, Bliżyna, Krakowa, Krzyżkówki? Albo coś się strasznie przeinaczam, tam pada śnieg. Więc jak coś przeinaczyłam, to przepraszam. Następna rzecz, o której chciałabym koniecznie powiedzieć, to 1%. W związku z tym, że Centrum Edukacji Obywatelskiej jest fundacją, jeśli Państwo nie wiedzą jeszcze i nie rozliczyli podatku, jest kwiecień, jeszcze trochę czasu zostało, to 1% można przeznaczyć na CEO. Za chwilę wrzucę na czat link, jak to zrobić. Najważniejsze informacje, które są przydatne, wszystkie konieczne linki, strona samej Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak zawsze co.org.pl, ale również blog, gdzie są różne ciekawe treści, na przykład zaproszenia na webinaria i oczywiście kanał na Facebooku. Pozdrawiamy Facebook, gdzie powinniśmy być widoczni i słyszalni. I na tym kanale, jeżeli komuś jakiekolwiek trudności techniczne się przydarzą, to na kanale właśnie facebookowym będzie można odnaleźć to webinarium na żywo, również później w formie nagrania. Najważniejsze pytanie dzisiejszego wieczoru, mam nadzieję, że nie, ale ważne pytanie, tak, będą zaświadczenia, oczywiście będą, ale tak jak zawsze będą na końcu, więc bardzo proszę, że w momencie, kiedy pojawi się link do zaświadczenia, skopiować sobie ten link i pobrać na zakończenie i nie pytać w trakcie, bo w trakcie nie podamy linku, podamy na zakończenie. To chyba najważniejsze informacje, oczywiście techniczne. I teraz czas na przedstawienie naszych prelegentek. Ja jak zawsze jestem gospodarzem CEO, nazywam się Kasia Pijanowska, ale mój głos dzisiaj oddam Małgosi Ostrowskiej, która będzie w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej ten webinar prowadzić. Małgosia jest trenerką w programie Szkoły Uczącej Się i zaprosiła na webinarium trzy wspaniałe prelegentki, nauczycielki praktyczki. Aleksandrę Cupuk-Kokoszkę, która jest nauczycielką, kazała mi nie mówić, ale powiem, informatyki w Szkole Podstawowej w Świętochłowicach. Witam Cię, Olu, serdecznie. Oli nie widać, bo ma wyłączony mikrofon. Następna prelegentka to Marzenna Dąbrowska, która jest nauczycielką matematyki w liceum, ale w Płocku. Marzenno, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry Państwu. I ostatnia nasza prelegentka, ostatnia, ale równie ważna jak dwie poprzednie, Marysia Osińska, która jest nauczycielką, uwaga, angielskiego, historii i WOS-u w Szkole Podstawowej w Piastowie. Witam Cię, Marysiu. Witam Cię, Kasiu. Dzień dobry Państwu. Wszyscy przedstawieni, wszyscy gotowi, pozdrowieni, zaświadczenia, informacja była, czyli ja mogę zamilknąć i oddać głos Małgosi. Zostawiam Państwa w najlepszych możliwych rękach. Życzę
dużej ilości ciekawych pytań i doskonałych odpowiedzi. Małgosiu, oddaję Ci głos. Dziękuję Ci bardzo, Kasiu. Witam serdecznie wszystkich Państwa, wszystkich, którzy nas oglądają tutaj i śledzą na Facebooku. Wszyscy będziemy dzisiaj myśleć i rozmawiać o pytaniach, o tym, w jaki sposób możemy je wykorzystać, ponieważ wszyscy chcemy zrozumieć świat, który nas otacza, chcemy zrozumieć ludzi, żyjemy z nimi, chcemy ich poznawać, zależy nam na tym, żeby i oni też poznawali nas. A te wszystkie nowe, niezrozumiałe, niewyjaśnione zjawiska, które nas otaczają, są na tyle interesujące, że warto o nich rozmawiać, nie tylko w szkole, ale także w życiu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jakie pytania i które warto zadawać uczniom, ale też o tym, o pytaniach, które mogą stać się takim prawdziwym pretekstem do myślenia, o takich, które pokazują uczniom i uczennicom, jak i kiedy się uczą, oraz o zadawaniu pytań przez uczniów. I tym tematem chcemy się dzisiaj zająć, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele różnych aspektów jeszcze dotyczy pytań i w związku z tym też wybraliśmy tylko to, co wiąże się bardzo szeroko z naszą praktyką szkolną i to, co możecie wykorzystać natychmiast prawie w swoim doświadczeniu. Dlaczego zajmujemy się właśnie pytaniami? One są częścią wielu bardzo ważnych elementów naszego życia. Pierwsza, która przychodzi na myśl, to komunikacja, kiedy poznajemy kogoś, kiedy chcemy kogoś poznać my albo chcemy, żeby nas poznano. Wówczas najczęstszym aktem komunikacyjnym może być pytanie. Pytania są także wyzwaniem dla myślenia i wtedy one są bardzo inspirujące, kiedy myślenie dotyczy bardzo różnych aspektów i dotyczy myślenia głębokiego. Pobudzają też ciekawość i wynikają z ciekawości. Znana nam jest na pewno dociekliwość małych dzieci, które zadają bardzo często pytanie dlaczego, a dlaczego, a dlaczego i wpędzają tym samym dorosłych czasem w zakłopotanie. I trwa to tak długo, błędne koło z pytaniami, odpowiedziami na pytanie dlaczego, aż jedna ze stron ustąpi. Pytania są bardzo ważne. One dają nam też poczucie kontaktu z ludźmi, ale też kontaktu z przyrodą, z rzeczywistością, z tym, co nas otacza. Co o pytaniach mówią badania? Wiele badań istnieje na temat pytań, ale one pochodzą najczęściej z końca lub z środka XX wieku. W jednym z takich najważniejszych pytań, czy najwcześniejszych, do których sięgamy, są badania Stevensa z 1912 roku, w wyniku których dowiedział się on, że nauczyciele zadają od 180 do 400 pytań w każdym tygodniu swojej pracy. Jest to bardzo dużo, bo badaniom były poddane szkoły podstawowe i nauczyciele tam pracujący. Badania te z 1912 roku zostały potwierdzone później. W roku 1960 zajął się nimi Floyd, ale także 50 lat po badaniach odbytych w 1912 roku okazało się, że się niewiele zmieniło. Czyli możemy traktować to badanie jako badanie wiarygodne. Ponadto jeszcze badania przeprowadzone przez Arno Belaka w 1966 roku dowiodły, że 72% aktywności, interakcji, które odbywają się w klasie, to są wypowiedzi nauczyciela, a tylko 28% jest przeznaczonych na inne aktywności. I wśród tych 72% 7% to są reakcje na pytania uczniów, to jest mobilizowanie ich do działania, natomiast uczniowie mają bardzo mało przestrzeni na zadawanie pytań. Jeszcze wrócę do 400 pytań i do 180 do tych granic. Okazuje się, że 66 do 70% pytań, które stawiali badani nauczyciele, dotyczyło pytań zamkniętych i odnoszących się do faktów. Zapraszamy Was w tej chwili na Menti po to, żeby zastanowić się troszkę nad tym, w jaki sposób
dlaczego pytania, które stawiamy uczniom, są ważne. I pytanie, na które będziemy odpowiadać, brzmi, dlaczego nauczycielka czy nauczyciel zadają pytania uczniom i uczennicom. W tej chwili na czacie pojawił się link. Tak, pojawił się link do Menti. Bardzo prosimy Was o to, żeby kliknąć ten link i odpowiedzieć na pytanie. Natomiast osoby, które nie korzystają z czatu w Zoomie, prosimy o zalogowanie się na menti.com i wybranie kodu 372945. Pojawia się już wiele różnych odpowiedzi. Częstymi są te, które prowadzą do sprawdzania wiedzy, do poznawania nastroju, do poznawania świata, o oceny sytuacji, prowokowanie do myślenia, pobudzają ciekawość. Czytam, że są też elementem interakcji pomiędzy nauczycielem i uczniami, ale także pomiędzy uczniami zapewne. Tak, mamy też tutaj taką rolę pytań, która prowadzi do kierowania, naprowadzania uczniów na rozwiązania, na odpowiedzi, skłanianie do myślenia, żeby dowiedzieć się, czy nadążają za materiałem lekcji. Wiele osób pisze o tym, że sprawdzamy, co zapamiętali, ale także pobudzanie do myślenia. Jest dużo takich odpowiedzi. Tak, mnóstwo odpowiedzi. To jest bardzo charakterystyczne, że bardzo często traktujemy pytania jako taki element, który sprawdza wiedzę. Natomiast one mogą pełnić bardzo dużo różnych funkcji. Jest tutaj wzbudzanie ciekawości, jest aktywizacja czy mobilizacja. Mamy też pytania, które pozwalają osiągnąć, które pozwalają określić cele. Pytania również nauczyciele stawiają po to, żeby pokazać uczniom, czyli modelować różne rodzaje tworzonych pytań, pokazać im, w jaki sposób pytania mogą być tworzone, czemu mogą służyć. Mhm. Bardzo Wam dziękuję. Jest tutaj mnóstwo różnych ciekawych aspektów stawiania pytań, ale też dbacie o relacje, o samopoczucie i chcecie poznawać Państwo ich zdanie. Tak, dominują interakcje, sprawdzanie wiedzy i myślenie. Mhm. Tak, bardzo dziękuję. Pani Danuta pisze, że jeszcze nie widzi żadnych pytań na Menti. Co warto wiedzieć o pytaniach, które stawiamy podczas lekcji? Mamy właściwie takie trzy aspekty stawiania pytań, które pojawiają się podczas pracy z uczniami. Głównie nauczyciele zadają pytania, które dotyczą merytoryki prowadzonej lekcji, poznania faktów, pojęć czy algorytmów, czy różnych zjawisk, które towarzyszą omawianiu danego tematu. Pytania nauczyciela mogą dotyczyć zarówno faktów, jak i też mogą dotyczyć jeszcze innych poziomów myślenia, tak? Czyli od analizy poprzez syntezę do oceny różnych sytuacji z argumentowaniem. Inny rodzaj pytań dotyczy podążania za uczniem. Wtedy, kiedy uczniowie stawiają pytania lub też pojawiają się jakieś trudności, nauczyciele często stawiają pytania wyjaśniające. A jeszcze kolejnym aspektem jest stawianie pytań przez uczniów. Okazuje się, że nasi uczniowie w niewielkim stopniu potrafią zadawać pytanie. Zwyczajnie nie wiedzą, o co mogą zapytać, jeśli materiał dla nich jest nowy.
Innym powodem, dlatego że pytania są zadawane rzadko przez nich, jest to, że obawiają się reakcji swoich rówieśników, albo mają opór przed popełnianiem błędu, albo też z innych powodów, nie chciałabym powiedzieć, że ze zwyczajnego braku zaangażowania, ale to również się zdarza. Czyli pytania uczniów są tym elementem, o który też bardzo warto zadbać i uczyć naszych uczniów zadawania pytań. Każde pytanie może prowadzić do określonej odpowiedzi i wszyscy wiemy z praktyki, że odpowiedzi, które padają na określone pytania, również generują następne pytania i w ten sposób można nadbudowywać wiedzę na tej wiedzy, którą już uczniowie posiadają. A więc prowadzi to do uczenia się, czyli stawianie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi jest tym bardziej efektywne, jeśli autorami pytań są uczniowie i też oni poszukują odpowiedzi na własne pytania. Silniej się wtedy utożsamiają z nimi i uczenie się odbywa się bardziej skutecznie. Można wyróżnić takie dwie podstawowe kategorie poznawcze pytań. Pytania mają bardzo różny potencjał edukacyjny, czyli mogą nauczyć wiele, ale mogą też być pytaniami, które odnoszą się do pamięci. Polegają one na tym, że ich rolą będzie wyciąganie z pamięci, przywoływanie tych faktów, tych pojęć, tych reguł, tych schematów, tych zależności, które uczniowie mają utrwalone. Inny rodzaj pytań to takie pytania, które uruchamiają myślenie i one odnoszą się do wyższych czynności poznawczych, tak jak już wcześniej powiedziałam, często do analizowania problemów, do syntetyzowania wiedzy i prowadzą głównie do tego, że przebudowują naszą pamięć, a każde przypominanie sobie tego, co już uczniowie pamiętają i wykorzystanie do przetwarzania prowadzi do uczenia się. Będziemy myśleć o tym, jak rozpoznać uczące pytanie i z tym pytaniem na chwileczkę Państwa zostawiam. Uczniowie powinni mieć w czasie lekcji na tworzenie pytań i nie każdy z nas ma odpowiednio przygotowany jakby warsztat swojej pracy do tego i nie każdy z nas ma taką biegłość w osiąganiu tego elementu, żeby uczniowie mogli pytania tworzyć. Istnieje wiele różnych sposobów i dzisiaj przedstawimy wiele z nich, ale jedną z technik, którą chciałabym króciutko omówić, jest właśnie ta, która jest widoczna na ekranie, opisana w takich czterech krokach. Ważne jest, żeby dać uczniom możliwość zadawania pytań, najlepiej, żeby było to tworzenie pytań w większych zespołach lub w parach i na zasadzie burzy mózgów, a więc polecenie, które dałabym uczniom, sprowadzałoby się do zachęty do tego, żeby utworzyli kilka lub kilkanaście pytań na dany temat. Następnie można uczniów uświadomić w tym, że pytania, które postawili, mogą być pytaniami otwartymi lub pytaniami zamkniętymi i powiedzieć o tym, jakie są mocne strony i obu tych rodzajów pytań. A następnie poprosić grupę, żeby zamieniła pytania, które były otwarte na pytania zamknięte, a pytania zamknięte na pytania otwarte, przynajmniej kilka z nich. I w końcu dokonała wyboru, które z tych pytań uważają za najbardziej uczące, za sprzyjające ich myśleniu. I ta technika w tych czterech krokach prowadzona przynosi bardzo dobre rezultaty. Na koniec chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów o tym, co ujawnia edukacja zdalna i dlaczego właśnie też pytania, stawianie pytań i praca z pytaniami jest istotna w czasie edukacji zdalnej. To, co zauważamy na pewno na pierwszy rzut oka już często, to zmiana relacji pomiędzy uczniami, pomiędzy nami a uczniami, prowadząca do tego, że jeśli na początku lekcji zadamy jakieś pytanie, które spowoduje, że relacje te będą podtrzymywane przynajmniej na takim poziomie, jak w czasie edukacji stacjonarnej, możemy osiągnąć olbrzymi sukces
i zaciekawić uczniów. Ujawniły się też nierówności zasobów, zarówno tych zasobów intelektualnych, które dotyczą wiedzy i umiejętności uczniów, ale też tych zasobów materialnych, możliwości pracy zdalnej. Także widać wyraźnie różnice w umiejętnościach uczenia się uczniów. Mamy takich, którzy biegle pracują samodzielnie, potrafią wykonywać większość poleconych im zadań i współpracować z innymi. Mamy też takich, którzy wypadają z edukacji. Zmieniła się też struktura naszych lekcji, czas ich prowadzenia. Rozpoczęcie lekcji nie zawsze jest takie, jakie chcielibyśmy. Często prosimy uczniów o to, żeby włączyli kamery czy mikrofony i to już jest trudne. Jakość i częstość interakcji także pomiędzy uczniami, pomiędzy nami a uczniami uległa radykalnej zmianie. I te wszystkie elementy, które ujawniła edukacja zdalna, jest ich znacznie więcej, ale chciałabym tylko podkreślić, że możemy za pomocą pytań, poza może nierównościami zasobów, na które nie mamy wpływ, jeśli chodzi o zasoby materialne, ale te intelektualne możemy wyrównywać. Pytania mogą nam pomóc w podtrzymaniu uwagi, ale też na uchwyceniu uwagi uczniów od początku lekcji do końca. Bardzo ważną funkcją pytań będzie przywoływanie wiedzy i tak jak wcześniej powiedziałam, każde przywołanie będzie powodowało, że przebudowywanie struktur pamięci będzie sprzyjało uczeniu się, ale też pytania mogą pomóc właśnie w dodatkowym zdobywaniu wiedzy, w jej asymilacji, dodawanie do tego, co już wiemy, w porządkowaniu i akomodacji, czyli takim przekształcaniu, które prowadzi do głębszego myślenia i do zaawansowanego uczenia się. Są też pytania mogą pomóc w autorefleksji uczniowskiej, czyli mamy tutaj do czynienia z metapoznaniem, z myśleniem o własnym myśleniu, z myśleniem o uczeniu się, a przede wszystkim, jeśli są wyzwaniem takim osiągalnym, ale o pożądanej trudności, takim, który uczniowie są w stanie osiągnąć, mogą wywołać frajdę, tą radość uczenia się i taką wewnętrzną wypłatę uczniów w postaci nagrody wewnętrznej, czyli satysfakcję z uczenia się, radość i to samo, to tym samym podnosi to motywację. Ja chciałabym na tym zakończyć, ponieważ koleżanki, które za chwileczkę mają dla Państwa mnóstwo praktycznych przykładów, jak wykorzystać to, będą o tym mówiły szerzej i każdy z tych aspektów, o których ja mówiłam wcześniej, będzie też poruszony, to chciałabym już przejść do tej części praktycznej, na którą na pewno Państwo najbardziej czekają i zaprosić. I ja myślę, że zaczniemy może od Oli, która ma mnóstwo. Olu, Ty masz mnóstwo doświadczeń w pracy z uczniami, za pomocą pytań, z wykorzystaniem pytań i pewnie nam też opowiesz w interesujący sposób o tym, co mówi Twoje doświadczenie i Twoich koleżanek i kolegów ze szkoły na temat jakości pytań i pracy z tymi pytaniami. Dziękuję. Tak, Małgosiu. Bardzo dziękuję. Serdecznie witam, bo na początku nie miałam okazji i już udostępniam. Udostępniam slajd. Pozwolicie Państwo, że nawiążę w mojej części do tego, o czym wspomniała też Małgosia, że nauczanie zdalne bardzo zróżnicowało naszych uczniów i część z nich zaczęła wypadać z systemu, nawet wtedy, jeżeli są teoretycznie obecni na naszych zajęciach. Więc praca z pytaniami sprawia, że uczeń oprócz tego, że bardziej staje się samodzielny, to także przestaje być samotny, ponieważ wchodząc z nami czy z innymi uczniami w interakcję, może wspólnie w grupie rozwijać się, pogłębiać swój potencjał. Jeżeli chodzi o to, co ja Państwu chciałabym przedstawić, to pytania kluczowe. Pytanie kluczowe to właściwie można też uznać wytrych do jego wiedzy, zainteresowania czy motywacji
I to, co chciałabym Państwu zaprezentować, to aspekt zarówno pracy stacjonarnej z uczniami, ale także pracy zdalnej. Nie wiadomo, kiedy wrócimy do typowej nauki w szkole, więc warto to, co dzisiaj jest omawiane, traktować zarówno właśnie w tej kategorii, kiedy mamy ucznia w klasie, jak i jest dostępny w różnym stopniu poprzez pracę na platformie. Pytanie kluczowe to takie pytanie, na które po jego zadaniu nie oczekujemy od razu na odpowiedź, a wręcz przeciwnie, dobre pytanie jest wtedy, kiedy uczniowie dopiero mają szansę w trakcie trwania zajęć wspólnie znaleźć odpowiedź na nie. Jest to jakiś problem, jest to być może hipoteza albo też zaskoczenie, które sprawia, że uczeń nie tylko jest zainteresowany na początku, ale jest z nami do końca trwania zajęć. I właśnie, skoro pytanie kluczowe jest kluczem, a może także wytrychem, to tak jak wchodząc do domu posługujemy się kluczem na dzień dobry, żeby wejść do środka, tak pytanie kluczowe z założenia powinno pojawić się na początku naszego spotkania z uczniami, ponieważ ma dokonać otwarcia. I tak jak wychodzimy z domu, wychodzimy z mieszkania, kończąc zajęcia, także powinniśmy posłużyć się kluczem, czyli wrócić z uczniami do tego, z czym zaczynaliśmy lekcję. Podobnie dzieje się z celem. Danuta Sterna mówi, że każda lekcja powinna zacząć i skończyć się z celem. Jeżeli nasze pytanie kluczowe służy osiągnięciu celu, to to pytanie powinno otwierać, towarzyszyć i kończyć nasze spotkanie z uczniami. Odpowiednio dobrane pytanie będzie motywować naszych uczniów, sprawi, że będą chcieli szukać odpowiedzi, mogą to robić samodzielnie, indywidualnie, mogą też dokonywać tego w parach, w grupach, w zależności od tego, jaki jest zamysł i propozycja nauczyciela, który prowadzi zajęcia. Takie pytanie to pytanie najczęściej z wyższych poziomów taksonomicznych, ponieważ skoro ono ma wystarczyć na dłużej niż czas jego zadania, musi pobudzać ucznia do myślenia, uruchamiać procesy, które będą sprzyjały osiągnięciu celu zadanego na początku zajęć. I planując lekcję, byłoby dobrze, gdyby nauczyciel tak planował zajęcia, aby każde zadanie, które uczniowie będą mieli realizować w trakcie trwania spotkania, służyło odnalezieniu odpowiedzi, rozwiązania problemu. Też te aktywności powinny utrwalać już posiadaną wiedzę, ale także sprawiać, że uczniowie będą mieli przyrost, nie tylko w kwestii wiedzy, ale także umiejętności. Małgosia powiedziała, że będą teraz konkrety i praktyka, więc pozwolicie Państwo, że zaproszę Was już do konkretnego pytania kluczowego, które wyświetla się na slajdzie. I w kontekście tego, co pojawiło się wcześniej, moje pytanie dotyczy treści i formy tego, czy kreska jest konturem. Czy możemy zaklasyfikować to stwierdzenie, to pytanie jako klucz do ucznia? To jest teraz pytanie retoryczne. Jeszcze nie oczekuję na razie odpowiedzi i podejrzewam, że każdy z Was, każdy z Państwa, tak samo jak każdy uczeń na danym spotkaniu, może mieć różne odpowiedzi. To pytanie może się kończyć odpowiedzią tak, nie, albo nie wiem, w zależności od tego, jaki jest potencjał, możliwości, jaka jest też świadomość po stronie naszych uczniów. I co musimy zrobić, aby ta lekcja, nim się jeszcze dobrze rozpoczęła, nie skończyła się, bo przecież chcemy ich zachęcić do osiągnięcia celu, który jest ukryty w tej lekcji. Jest to lekcja, być może się Państwo domyślają, plastyki. I w założeniu nauczyciel chciałby zaprosić uczniów do wykonania zadania edukacyjnego, czyli stworzenia kompozycji opartej na kresce. No niestety to pytanie
niekoniecznie zachęci ich do działania. I teraz ja zapraszam Państwa, tak jak nauczyciel chciałby zaprosić tym pytaniem uczniów do działania, do tego, aby na czacie zaproponować, jak można to pytanie przeformułować, by stało się kluczem. Ja chwilowo wyłączę mój slajd, bo chciałabym podejrzeć czat. Pozwolicie Państwo, że przeczytam. Kreska może być konturem. Co może zrobić, co można zrobić z kreską? Czym jest kreska, czym jest kontur? Co łączy kreskę z konturem? Dlaczego kreska jest łamane, nie jest konturem? Dlaczego kreska jest konturem? Co możesz wyrazić kreską? Czy kreska zawsze jest konturem? Co to jest kreska? I widzę, że pojawiają się kolejne, także bardzo Państwu dziękuję. Kiedy kreska jest konturem? Bardzo dziękuję. Wracam do prezentacji. Dziękuję za aktywność. Zawsze to człowiek się czuje, że jednak po tej drugiej stronie ktoś jest i sytuacja z lekcji, gdy uczniowie ani nie odpowiadają na pytania, ani nie działają, staje się trudna dla nauczyciela. Drodzy Państwo, faktycznie te propozycje, które się pojawiły na czacie, spełniają warunki pytania kluczowego. Pojawiło się też to stwierdzenie w ostatnim wpisie, który przeczytałam, kiedy kreska staje się konturem. I jest to pytanie z prawdziwej lekcji, którą prowadziła niedawno nauczycielka z mojej szkoły. I to pytanie brzmiało właśnie w ten sposób. I po jego zadaniu uczniowie, oczywiście po dyskusji wstępnej, przeszli do wykonania pracy kompozycji, oczywiście zgodnie z swoimi możliwościami, z potencjałem. Jak konstruować pytania kluczowe? No właśnie w taki sposób, jak Państwo to przed chwilą zrobili, czyli zadbać o formę, nie tylko o treść, ponieważ pytanie czy zamyka nam uczniów, a nie otwiera. Więc wszystkie pytania, które rozpoczynamy od jak, dlaczego, po co, kiedy, co, skąd, w jaki sposób, jak sądzicie, czym, będą otwierały drogę do poszukiwań. Jeżeli zdarzy się, że pytanie zaczyna się od słowa czy, warto wtedy otworzyć je, dodając jeszcze na jego zakończenie, uzasadnij, dlaczego, wyjaśnij i od razu mamy otwartą drogę do aktywności uczniów i z reguły dają się oni złapać na taką zachętkę i pójść z nami. Sama forma niestety nie wystarczy i to zarówno w nauce stacjonarnej, jak i w zdalnej. Wiecie Państwo, że zdarza się, że uczniowie są znudzeni, nie jest to przedmiot, który rokuje w ich wydaniu, albo po prostu nie lubią go i jak sobie radzić wtedy w takiej sytuacji. Warto zadbać o to, co się kryje w danym pytaniu. Oczywiście każde pytanie ma wspierać cel, więc to nie mogą być pytania zupełnie oderwane od rzeczywistości, obliczone tylko na efekt wow, bo będzie to faktycznie wow, ale nie wspierające celu. I jeżeli chodzi o zawartość, to możemy, drodzy Państwo, skupić się na tym, aby nasze pytanie miało jak najbardziej interesujący aspekt. Pozwolicie, że przedstawię teraz przykład z języka polskiego. Ta konkretna lekcja miała początek, który nauczyciel zaplanował w taki sposób, że najpierw zadał pytanie, czy każdy dramat to tragedia. Zauważcie Państwo, zaczyna się od czy, ale było uzasadni. Była też do tego grafika, której
tu Państwu nie zademonstruję, ale była to grafika typu mem, która bardzo zainteresowała klasę siódmą, bo jest to lekcja właśnie na tym poziomie. Następnie po zadaniu tego pytania nauczyciel zaprosił uczniów do dyskusji. Były dwie równoległe klasy. Jedna klasa, z reguły aktywna, podjęła dyskusję, nie potrzebowała większej zachęty i tej dyskusji towarzyszyło od razu tworzenie mapy. To jest lekcja już, która była też przeprowadzana w czasie nauki zdalnej, więc nauczyciel zamiast pisania na flipchartach i na tablicy posługiwał się tego typu narzędziami, ale w wersji elektronicznej i zapisywał wszystkie skojarzenia, które uczniom przyszły do głowy na temat dramatu, tragedii i nie tylko. W drugiej klasie niestety dyskusja szła dużo gorzej, więc nauczyciel zaproponował taką technikę, o której mówiła też Małgosia, burzę pytań, czyli wszystkie skojarzenia bliskie, luźne albo lekko powiązane, które przyszły uczniom do głowy, były zapisywane i dopiero wtedy przeszli dalej do celu. W tej klasie, która bardziej podejmuje aktywności w trakcie trwania spotkania, uczniowie sami proponowali cel. W tej drugiej nauczyciel podał cel razem z kryteriami. To jest lekcja, która dotyczy akurat lektury w tej klasie, więc mam nadzieję, że Państwo jeszcze pamiętają Zemsta Fredry jako dramat. To był temat i wokół tego kręciły się wszystkie działania na tej lekcji. Na tej lekcji nie tylko na Dzień Dobry pojawiło się pytanie kluczowe, ale także w trakcie jej trwania w kolejnych etapach pytania towarzyszyły uczniom cały czas. Albo zadawał je nauczyciel, ale raczej były to pytania po stronie uczniów, bo na tym opierały się trzy zadania, które nauczyciel zaproponował do realizacji dzieciom. Jedno dotyczyło w ogóle rodzajów literackich, kolejne to już było przejście do dramatu, a także były to działania oparte o fragment filmu. Ważne było to, że zgodnie z zasadą pracy z pytaniem kluczowym, uczniowie na zakończenie wrócili do tego pytania, ale pytanie kluczowe nieco zmieniło swoją formułę. Pozwolicie Państwo, że przeczytam. Czym może być dramat, jeśli nie jest tragedią? I to było nie tylko skonsumowanie tego, co się wydarzyło w trakcie tej lekcji, po uruchomieniu uczniów pytaniem, czy każdy dramat to tragedia, uzasadni, ale także było przejściem do kolejnej, która już dotyczyła komedii i komizmu w kolejnym utworze Fredry, czyli w Zemście. Więc pracując w taki sposób, nauczyciel ma szansę pociągnąć jednym pytaniem, dobrze ułożonym i rozplanowanym w kolejnych zadaniach edukacyjnych, całe zajęcia z uczniami. Wymaga to przygotowania i zaplanowania, ale jak każda rzecz, trening czyni mistrza, więc gorąco zachęcam do podejmowania takich działań. A ja jeszcze przejdę w tym momencie do przykładów pytań kluczowych, które często funkcjonują w mojej szkole, w której pracuję. I to są pytania z różnych poziomów, mają też różną formułę, jeżeli Państwo widzą. Są to zarówno takie, które dotyczą stricte wiedzy albo umiejętności. Może też być aspekt jakiejś prowokacji, może być gra słów. Tego tutaj nie ma, bo nie chcieliśmy też przytłaczać zbyt dużą liczbą pytań, ale bardzo lubię to pytanie, które pojawia się regularnie na plastyce. Co ma wspólnego lawa z lawowaniem?
Jest to gra słów, która zawsze dzieci zaskakuje i już nawet sprawia, że na początku pytają, co to jest lawowanie i faktycznie jak to ma się do tego, że lawa pojawia się na plastyce. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na to ostatnie pytanie, jak wygląda ryk dzika. To jest pytanie zajęć z muzykoterapii. Dotyczyła ta lekcja, to spotkanie, bo to nie była lekcja typowa, tylko raczej zajęcia dla uczniów w grupach i były to zajęcia radzenia sobie z agresją, więc takie pytanie nasz duet szkolny pedagog, psycholog na Dzień Dobry Dzieciom serwują i potem już przechodzą do aktywności, które służą właśnie ćwiczenia, to jest taki trening radzenia sobie z agresją. Jeżeli Państwo są chętni, ciekawi, to po zajęciach, znaczy po zajęciach, po naszym dzisiejszym webinarium zostanie też Państwu udostępniony plik z przykładami z różnych zajęć z naszej szkoły, więc zachęcam do stosowania, bo drodzy Państwo, podejrzewam, że nie tylko ja jestem miłośniczką pytań kluczowych, ale ja zawsze zachęcam i wiem, że działa, dlatego stosuję. Myślę, że moja część to już tylko jeszcze jako wisienka na torcie techniki zadawania pytań, bo nie tylko ważna jest jakość, ale też sposób, w jaki to pytanie zostanie uczniom zadane i miejsce. Więc jeżeli Państwo zastanowią się nad tym, w jaki sposób zadajecie pytania swoim uczniom w trakcie trwania spotkania, czy to stacjonarnego, czy to zdalnego, to zwróćcie uwagę na to, jak zadajecie te pytanie. Czy zadajecie najpierw pytanie, odczekujecie, a potem wybieracie ucznia, albo też uczeń zgłasza się sam, czy też najpierw wybieracie ucznia, a potem dopiero pojawia się pytanie, jak to wpływa na całą grupę, czy wszyscy czują się odpowiedzialni za poszukiwanie odpowiedzi, czy tylko ten wybrany uczeń. Ustalanie odpowiedzi w parach. My mówimy tu o takich pytaniach, które nie są pytaniami na ocenę pod tablicą tak zwaną, tylko pytania, które uruchamiają dyskusję, myślenie. Więc połączenie uczniów w pary sprawia, że być może znajdzie się szansa na odpowiedź po stronie każdego ucznia, bo pytania mają angażować wszystkich uczniów, a nie tylko grupę, która pracuje zawsze. Uczenie się na błędach polecam, bo są osoby, które bardziej uczą się na błędach niż na tych sytuacjach, gdy dobrze sobie radzą, bo bardziej zapamiętują właśnie pomyłki i one są dla nich uczące. Tak samo dzieje się w przypadku uczniów. Oni także uczą się na błędach pod warunkiem, że dobrze rozegramy tą sytuację i błąd nie będzie momentem, gdy uczeń poczuje się źle, ale raczej będzie to sytuacja ucząca. Odbijanie pytań, czyli w momencie pojawienia się pytania nie zawsze nauczyciel musi być autorem odpowiedzi. Takie odbicie w stronę uczniów powoduje, że angażujemy całą grupę, nawet jeżeli przy samym zadawaniu pytania reszta nie była zainteresowana. No i to, co się już też przewijało w wypowiedzi Małgosi, że nie zawsze to my prowokujemy, czy zadajemy pytania, stawiamy je, ale także warto pójść za pytaniami uczniów, bo one często są bardzo trafne i warto mieć taką gotowość w sobie, żeby podążyć za uczniem i za jego tokiem myślenia, bo to dowodzi tego, że uczeń pracuje, jest aktywny. I a propos podążania za pytaniami uczniów i tego, że uczniowie są autorami pytań, to wrócę jeszcze do pytań kluczowych. W początkach pracy z takim pytaniem przeważnie nauczyciel jest autorem, ale jeżeli z uczniami pracuje się już dość długo, oni nabędą biegłość i nauczyciel czuje się pewnie, można razem z uczniami tworzyć takie pytanie kluczowe po pierwszym jakimś zadaniu na dobry początek. Tak, że
współpraca z uczniami i pozwolenie im na samodzielność, na to, żeby mieli wpływ na to, jak przebiegają nasze zajęcia, jest dobrym rozwiązaniem, także w czasie zdalnym, gdy ta aktywność uczniów, to czy oni są z nami naprawdę, czy tylko się łączą, a potem zanikają w eterze, to ma kluczowe znaczenie i tym słowem zakończę i oddam głos kolejnej mojej koleżance. Bardzo Państwu dziękuję. Witam Państwa. Ja dzisiaj pomówię sobie z Państwem na temat trzech różnych rodzajów pytań, jakie mogą zadawać uczniowie. Bardzo często w mojej pracy spotykam się z takimi głównymi trzema pytaniami, które uczniowie bardzo chętnie zadają. Pierwszy rodzaj to są pytania po sąsiedzku, czyli tylko dlatego zadawane, że nauczyciel znajduje się obok. Takie zadawane pytania trochę mimochodem, przez przypadek. I zadawanie ich tak naprawdę nie ma w ogóle kontaktu, kontekstu z połączenia z lekcją, z treścią tego, czego mają się dzieci nauczyć. Na przykład, która godzina, a czy długo jeszcze, a ile do końca lekcji, prawda? No to te pytania zdarzają się absolutnie na każdej lekcji i myślę, że większość z tych 400 pytań, jakie pojawiają się w trakcie lekcji, jak mówiła Małgosia, to właśnie są te pytania. I na takie pytania nie powinno się odpowiadać, bo w jakim celu? Tak, te pytania nie wnoszą niczego do lekcji. Drugi typ pytania to są pytania zatrzymujące myślenie, czyli takie pytania, które w momencie otrzymania odpowiedzi, to uczeń już mówi, no dobra, mam odpowiedź, to nie muszę już nic więcej wiedzieć, nie myślę. Tak, na przykład, czy to będzie na sprawdzianie, bo jak nie będzie, no to po co mam dalej myśleć, tak? Po co mam dalej męczyć się i te szare komórki wysilać? Albo czy dobrze to zrobiłem, tak? W momencie otrzymania odpowiedzi tak, nie. Mamy jednoznaczną później pracę ucznia, albo pracuje, albo nie pracuje, najczęściej nie pracuje. I moje ulubiony typ pytań, czyli te pytania, na które zawsze odpowiadamy, to są pytania podtrzymujące myślenie. To są tego typu pytania, na które odpowiedź uczeń musi dostać, żeby ruszyć dalej z tematem, tak? Żeby ten problem, który zaistniał, żeby mógł go rozwiązać. Na przykład, czy dobrze rozumiem, że w tym zadaniu poborca podatkowy musi zawsze zebrać jakąś kwotę? Albo na przykład pytanie, czy chrzest Polski był przyczyną czy skutkiem wydarzeń historycznych? Tak? Wtedy uczniowie wiedzą, że muszą odpowiedzieć na to, żeby dalej ruszyć z tematem i dojść do konkretnych dalszych za działań, które muszą podjąć. I ja bardzo często z tych pytań korzystam, ponieważ to jest metoda myślącej klasy, którą jakiś czas temu poznałam i oczywiście to jest metoda pewna, konkretna, ale te pytania można oczywiście zawsze wykorzystać, niekoniecznie pracując z konkretną metodą. Co więcej, można te pytania zadawać zarówno w czasie, znaczy może nie zadawać, bo to nie my zadajemy te pytania, tylko uczniowie. Więc te pytania warto usłyszeć zarówno w standardowej nauce stacjonarnej, jak i tej zdalnej. Czyli nie ma tej ograniczenia, ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia, co dalej z nimi zrobimy. Tak? I konkretnie dalej mamy pytanie, to, o którym powiedziała już wcześniej Ola, to jest odbijanie pytania. Czyli dostajemy pytanie od ucznia i w momencie, kiedy zdecydujemy się na jego odbicie, tak? To wtedy nasz uczeń zaczyna myśleć, mobilizuje się do tego, żeby odszukać wiedzę, odkopać ją, udowodnić, że coś potrafi, że samodzielnie musi odkryć, jak to jest naprawdę. Bo w momencie, kiedy byśmy odpowiedzieli na to pytanie, na przykład, a proszę pani, po co my się uczymy o rozbiorach? A dlaczego? Czy to jest potrzebne nam? Tak jak powiemy, tak, potrzebne. No to nie mamy nic więcej do roboty tutaj, pozamiatane, wszystko jest zakończone. A w momencie, kiedy powiemy, no to przeczytajmy, zobaczmy, czy warto się uczyć o rozbiorach, dlaczego to jest dla nas takie istotne i odpowiemy sobie na to pytanie pod koniec lekcji, czy warto było się uczyć o rozbiorach, to wtedy dajemy pole do popisu uczniom i mamy takie właśnie odbite pytanie. Również możemy mówić o tych pytaniach, które powiedziała wcześniej Ola, czyli podążanie za uczniem i pytania, które padają na lekcji od ucznia.
fajnie wykorzystać te pytania, żeby zmodyfikować lekcję i pójść za uczniem za rączkę trochę i wykorzystać je, by zmienić lekcję, by nadać temu nowy ton i przejść do kolejnych etapów, pobudzić myślenie i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Ja oddaję głos Małgosi. Dziękuję bardzo i Oli, i Marysi za to, co przedstawiłyście. Widać z tego, że pytanie pytaniu nierówne, że pytania mają różną moc, jedne wielką, inne nieco mniejszą, ale każde pytanie może mieć znaczenie. One wszystkie są ważne, zarówno te, które odnoszą się do przypomnienia sobie czegoś, jak i te, które bardzo głęboko poruszają myślenie. I ja myślę też, że wynika to nie tylko z natury samego pytania, ale też z materiałem, z którym mamy do czynienia. I wszyscy słuchający nas i oglądający mają takie doświadczenia, że baza pojęciowa jest niezbędna do tego, żeby zacząć rozumować. Bardzo dziękuję Wam, dziewczyny. Jeszcze mamy jedno wystąpienie. Marzena będzie mówiła jeszcze o różnych innych aspektach stawiania pytań i pracy z pytaniami, ale przede wszystkim o rozwijaniu rozumienia, ale także o tym, w jaki sposób można pracować, uruchamiając myślenie o uczeniu się i myślenie o myśleniu. Bardzo Cię proszę, Marzena. Szanowni Państwo, tę część, pierwszą z tych moich części chciałabym poświęcić, no właśnie, poświęcić temu, żeby to uczniowie byli autorami pytań. Trochę tutaj nawiązując też do tego, do słów prowadzenia Małgosi, że małe dzieci, te w wieku przedszkolnym, zadają mnóstwo pytań. Dlaczego zatem milkną w szkole? Trochę, żeby zaprzeczyć tym badaniom Bellaka, czyli że to nauczyciel jest tą osobą dominującą w zakresie wstawiania pytań. Co zatem zrobić? Bo nie podejrzewam nikogo z nas tutaj, uczestniczących, którzy chcą poświęcić dzisiejszy wieczór, żeby nie chciał stwarzać przestrzeni. Ja również chcę stwarzać przestrzeń, żeby to uczniowie byli autorami pytań. I to już gdzieś tutaj też wybrzmiało, że jeżeli czy ja w tej przestrzeni szkolnej poproszę uczniów o pytanie, mam takie poczucie, że w przestrzeni zdalnej, tej wirtualnej, tym bardziej, jeżeli poproszę o pytanie, to po drugiej stronie słyszę ciszę. Co zatem zrobić, żeby to właśnie uczniowie stawali się autorami pytań? Zastanawiając się nad tym i uczestnicząc w różnych też spotkaniach z Państwem, poruszamy takie wątki, że może ci uczniowie nie wiedzą, jak stawiać te pytania. Może gdzieś nie było tej okazji do tego, żeby postawić takie pytanie, o którym Marysia też mówiła, to, które sobie ceni, czyli to pytanie, które będzie pogłębiało myślenie, rozumowanie, analizę, tak ważne umiejętności, ważne nie tylko w szkole, ale również później w życiu, w tym życiu poważnym, dorosłym. Niezwykle cenne to umiejętności i może też szkoła jest tym miejscem, żebyśmy przyjrzeli się temu, żebym ja również się przyjrzała temu, co mogę zrobić, żeby moi uczniowie potrafili stawiać pytania. I nie tyle stawiać pytania, formułować pytania dla samego formułowania, że tam ma być znak zapytania na koniec, ale że to pytanie ma nieść za sobą jeszcze taki ładunek. No właśnie, jaki ładunek bym chciała? No takiej ciekawości poznawczej, takiej ciekawości, którą przejawia to dziecko w wieku przedszkolnym. No wiadomo, że to zależy też od poziomu, niemniej jednak, no właśnie, dla mnie jako nauczyciela, te pytania zadawane przez uczniów i nie pytania, czy to będzie na sprawdzianie albo ile jest do końca lekcji, ale te pytania, które pokazują, na jakim etapie myślenia są moi uczniowie, co ich interesuje, co ja mogę jeszcze bardziej wzmacniać,
To stało się takim wyzwaniem i tutaj chcę Państwu zaprezentować trzy takie metody, techniki, które staram się wdrażać i lubię to określenie, staram się wdrażać, bo to nie znaczy, że zawsze kończą się sukcesem, ale staram się wdrażać w swojej praktyce. Pierwszą z tych technik, tak, z tych aspektów to jest modelowanie. I tutaj, jeżeli chodzi o modelowanie, to tak sobie myślę, że pewnie mamy tę świadomość, może czasami warto jeszcze poświęcić chwilę na refleksję, w jaki sposób ja jako nauczyciel reaguję na pytania. Jak się zachowuję, na które pytania uczniom odpowiadam, bo może no właśnie przekornie odpowiadam częściej ile do dzwonka, ile pozostało do dzwonka i czy to będzie na tym sprawdzianie, niż to, żeby podkreślić, że to pytanie, które stworzyłeś, jest naprawdę ciekawe, jest inspirujące i może właśnie odbić tą piłeczkę. No tak, a co ty sądzisz, powiedzmy, Julio, Marcinie, o tym? Więc wydaje mi się, że tutaj staram się mieć, oczywiście to nie jest tak, że ja codziennie myślę o tym, jak ja się zachowuję podczas tych lekcji. Niemniej jednak staram się zatrzymać nad swoją reakcją na pytanie. Na pewno doświadczyliście też Państwo, i to jest myślę, że najpiękniejsze, co może spotkać nauczyciela, doświadczyliście też Państwo takich sytuacji, kiedy podczas pracy takiej albo w parach, albo w grupach słyszycie, jak uczniowie wykorzystują Wasze pytania. I dziecko pyta dziecka, uczeń pyta ucznia, od czego zaczniesz? Jaki masz pomysł na rozwiązanie? Co dla Ciebie jest tutaj trudne? Co Ci wyjaśnić? Czego potrzebujesz? I to jest najpiękniejsze i to daje mi taki, jeszcze myślę, że właśnie taki zastrzyk energii w tym, żeby przyglądać się tym procesom i żeby jednak próbować wzmacniać to, w jaki sposób ja mogę wzmacniać te pytania, żeby moi uczniowie wiedzieli, że to są pytania dla mnie ważne, bo one służą ich rozwojowi, że to są pytania ważne, bo one mogą pobudzić ich do szerszej perspektywy, do szerszego myślenia, a nie tylko woskotorowo do odpowiedzi tak lub nie. Tutaj Marysia też mówiła o rodzajach tych pytań, i to jeszcze możliwe, że już to powiedziałam i że tutaj się trochę zapętlę, niemniej jednak w tym momencie myślę sobie, że no właśnie, zależy też na, może warto zwrócić uwagę i staram się to robić, co nie jest łatwe, jak ja reaguję na pytania uczniów. Czy modeluję te, które i podkreślam rolę tych, na których mi zależy. Myślę, że Państwo macie, sądzę, że Państwo macie mnóstwo takich doświadczeń i jak sięgniecie teraz pamięcią do swojej praktyki zawodowej, to potraficie przywołać wiele takich przykładów, kiedy zauważacie, że to modelowanie, coś, co wydaje się no właściwie no taką błahą sprawą, tak, że może warto popatrzeć na moją postawę też, że moją postawę jako nauczyciela na przyjmowanie, na reagowanie na pytania, na zadawane pytania, ale też na to, żeby uczniowie usłyszeli, że dla mnie to są ważne ich pytania, ciekawe i że ja doceniam te pytania. Drugą z takich technik, która, przyznam się Państwu, nie była dla mnie oczywista, czyli widzę, myślę i zastanawiam się, którą będę chciała omówić i również jeszcze niedokończone pytania. Ale zanim przejdę do tych niedokończonych pytań, to chciałabym Was, Państwa zaprosić na to, żebyśmy przyjrzeli się no właśnie takiemu mojemu doświadczeniu i możliwe, że to, nie wiem na ile to Państwa przekona, zresztą moją intencją nie jest tutaj przekonywanie, że to działa, bo sama trochę byłam niedowiarkiem, że na matematyce
to nie zadziała. To raczej humaniści mogą to wykorzystać. Niemniej jednak, dopóki nie spróbowałam, nie wiedziałam. A spróbowałam, działa i stosuję. A mianowicie, temat też z edukacji zdalnej, który realizowaliśmy, było to określanie wartości największej i najmniejszej funkcji w przedziale domkniętym. Co uczniom przekazałam? Czyli tutaj na czym polega ta technika, widzę, myślę, zastanawiam się. Uczniowie muszą mieć jakiś materiał źródłowy. Może być tak jak ja tutaj, no powiedzmy rysunek, tak, jakaś część rozwiązania. Może być to ścieżka dźwiękowa, wówczas modyfikując nie widzę, tylko słyszę. Może to być jakiś obraz. No naprawdę możliwości, przypuszczam, że Państwu w tym momencie gdzieś po prostu, może nie chaos, bo tego nie chcę myśleć, ale na pewno Państwo sobie też przywołujecie, co może być takim materiałem źródłowym. I na tej mając ten materiał źródłowy, uczniowie uzupełniają, a właściwie kończą takie zdanie. Widzę, myślę, zastanawiam się. Widzicie Państwo, że tutaj, powiem tak, przekornie, to właśnie w edukacji zdalnej jest łatwiej zebrać takie informacje, bo wystarczy zwykły formularz, 3 punkty i mam możliwość zebrania, a jednocześnie szybkiego zaprezentowania całej klasie wyników tej pracy. Czyli tutaj wręcz powiedziałabym, że edukacja zdalna sprzyja tej technice. Patrząc tutaj na te wypowiedzi, mam nadzieję, że Państwo sobie odczytujecie i myślę, że tak sobie myślę, że może matematyka, mam nadzieję, że matematyka dla Państwa jest ciekawa, ale też tego nie oczekuję. Niemniej jednak chciałam zwrócić uwagę na taką refleksję nauczycielską, bo to są autentyczne wypowiedzi uczniów drugiej klasy liceum. Chwilka też na to, żebyście Państwo mogli sobie zerknąć na te wypowiedzi, dlatego że chciałabym skupić się na tym, jakie dla mnie korzyści były z tego, że zastosowałam tę technikę. Bo oczywiście, zobaczcie Państwo, w trzeciej kolumnie najczęściej pojawia się to pytanie. Może tam nie ma znaku zapytania, tak? Niemniej jednak jest to jakaś forma, no właśnie, zastanawiam się, czy jaką, czy potrafiłabym sama to wykonać, czy w jakiej postaci zapisać ten wzór. I to, co dla mnie, jeszcze raz podkreślę, bo dla mnie to było bardzo ważne, że chociaż na początku nie sądziłam, że to ćwiczenie, tego typu ćwiczenia mogą mieć taką wartość, że nie same pytania, nie to, że ja mam formułować, że moi uczniowie mają ich uczyć formułowania pytań, tylko co z tego ja jako nauczyciel, co z tego moi uczniowie, jakie mają korzyści. I tutaj, mówiąc tym językiem korzyści, to tak, w tym trzecim wierszu powiedziałabym, no cóż piękniejszego, samoocena ucznia i jednocześnie motywacja do tego, żeby zająć się tym zagadnieniem. Tyle mówimy o... Mam nadzieję, że Państwo może nie mają takich doświadczeń, chociaż jak czytam w różnych grupach, to jednak ta edukacja zdalna, to co mówiła Małgosia, pokazała nam, no właśnie, odpowiedzialność, wielką odpowiedzialność po stronie ucznia, umiejętność organizacji własnego warsztatu. I tutaj no, dla mnie jako nauczyciela nie może być nic piękniejszego, jak uczeń sam siebie zachęca do tego, żeby zająć się tym tematem. Inne takie tutaj refleksje nauczycielskie to oczywiście zobaczyłam też, co uczniowie potrafią, bo tak naprawdę formułując te wypowiedzi, widzą, co uczniowie potrafią, nad czym co jeszcze musimy doskonalić w tym konkretnym zakresie matematycznym, ale myślę, że po zastosowaniu tej techniki na każdym innym przedmiocie te odczucia będą bardzo podobne.
No i oczywiście Ola pięknie mówiła o pytaniach kluczowych. My również potraktowaliśmy jedno z tych pytań. Czy w przedziale otwartym można mówić o wartości największej i najmniejszej? To jest, parafrazując trochę to myślenie, to sformułowanie w drugim wierszu. To, co było też dla mnie ważne, aczkolwiek też i trudne. Miałam przygotowany pewien plan na tę lekcję. Natomiast jeżeli już to pytanie zostało sformułowane, to no właśnie, po co one są, te pytania? To wobec tego wielką wartością by było dla mnie, tak sobie wtedy pomyślałam, że wielką wartością by było wykorzystać to pytanie i popracować nad nim. I faktycznie, mimo tego, że nie powiem, że scenariusz, ale jakiś zamysł w głowie był, odłożyłam ten zamysł po to, żeby zająć się właśnie tym pytaniem. Jedna z ciekawszych, proszę Państwa, lekcji, na takiej, na której miałam aktywność, uczniowie sami odpowiedzieli, i tutaj zgodnie z tymi kanonami Olu, uczniowie sami na koniec odpowiedzieli, również sformułowali, dlaczego nie możemy mówić o przedziałach otwartych, dlaczego te przedziały muszą być domknięte. Oczywiście ja się tym fascynuję jako matematyk, ale myślę, że takie doświadczenia również Państwo macie na swoich przedmiotach. To, co przyznam szczerze, że ja chyba sama, nawet gdybym chciała pomyśleć o jakimś pytaniu kluczowym na tę lekcję i mając nawet przygotowane to pytanie, nie sądzę, żeby było ono aż tak angażujące jak to, które się pojawiło. I to nie tylko dlatego, że ono, to pytanie ucznia czy uczennicy było doskonałe, tylko dlatego, że to było jej pytanie, jego pytanie, a nauczyciel podążył za tym pytaniem. Innym takim jeszcze ciekawym dla mnie też zagadnieniem i trzecią rzeczą, którą chciałabym się zająć w tym momencie, to jest pewien fenomen. Fenomen, proszę Państwa, dla mnie zdań niedokończonych. Jeżeli są zdania niedokończone, to dlaczego ma nie być pytań niedokończonych? Dlaczego mówię fenomen? Dlatego, że spotykam się z tym dosyć często, że uczniom łatwiej jest swoją refleksję opisać, dokończyć poprzez dokończenie zdania, niż ułożenie samodzielnie całej refleksji, gdzie pewnie jeszcze nauczyciel by oczekiwał, żeby ona była kilkuzdaniowa. Najlepiej. Natomiast dokończenie zdania jakoś tak łatwiej to po prostu przechodzi. Skoro jest to dla mnie fenomen tych zdań niedokończonych, to wobec tego pytania, gdzie podaję początek. Również Państwo otrzymacie kilka takich przykładów, które można wykorzystać w swojej praktyce i ja też nie ukrywam, że mam taką ściągę, bo nie zawsze w danym momencie, no właśnie, działając na potrzeby lekcji, od tak po prostu przyjdzie nam, łatwo jest nam sformułować. I tutaj poproszę Państwa też o taką aktywność. Mam trzy propozycje. Proszę dokończyć. Dlaczego? Co by się zmieniło, gdybyśmy, albo jak inaczej? I prosiłabym, żebyście Państwo na czacie zapisali swoje propozycje. Te propozycje mogą dotyczyć przedmiotów, które Państwo uczycie, ale może mogą dotyczyć na przykład webinarium, pogody. Kasia mówiła o pogodzie, więc o przestrzeni wokół Państwa, w której w tym momencie jesteście. Mogą dotyczyć wszystkiego. Zapraszam zatem na czat. Pozwólcie Państwo, że też próbuję przeczytać. Zachęcam Państwa, nie będę tutaj czytała głośno, zachęcam Państwa do przesuwania minutę na to, żebyśmy zapoznali się z tymi pytaniami. Jest tutaj tylko jeszcze prośba, która pojawiła się również na czacie. Proszę Państwa, poniżej jest tu
I tutaj proszę, klikając w ten taki daszek, rozwinąć, żebyśmy wszyscy mogli widzieć, a nie tylko paneliści, bo naprawdę szkoda by było tych bardzo ciekawych pytań, żebyście Państwo nie podzielili się tutaj na czacie i żebyście Państwo nie mieli możliwości przeczytania ich. Dziękuję, naprawdę dziękuję bardzo Państwu za aktywność. Niesamowite, sama sobie zrobię ściągę. Proszę Państwa, wobec tego ja nie mówię, że te metody będą zawsze skuteczne. Niemniej jednak może warto w końcu, żeby następne badania, po tych badaniach Belaka pokazały inną rzeczywistość, że nasi uczniowie potrafią pytać, potrafią dociekać to, co formułować w ten sposób myśli, żeby uzyskali odpowiedź na interesujące ich zagadnienia. A jednocześnie tak jak tutaj ja myślę też, że chcąc docenić Państwa kreatywność, również zamodelujemy to z uczniami w naszych klasach. Kolejnym takim zagadnieniem, któremu się przyglądam, zwłaszcza właśnie chyba w zdalnej edukacji, bo trochę to jednak wygląda, są te różnice, to o czym tutaj na wstępie mówiła Małgosia, między stacjonarną a zdalną, mimo tego, że podałam też Państwu przykład, że ta zdalna edukacja, czyli te narzędzia też służą i też myślę, że po powrocie, na pewno trudnym powrocie z różnych względów, ale po powrocie do szkoły też będziemy starali się no te dobre praktyki kontynuować, to kolejnym dla mnie takim przykładem, takim podejściem, takim zagadnieniem, wyzwaniem, jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ja na pewno wiem, kto jest uczniem w mojej klasie i czyja to jest edukacja. I tutaj, no właśnie, to zdalne nauczanie pokazało, jak uczniowie rozumieją i praktykują branie odpowiedzialności za swój rozwój. Mnie jako nauczycielowi z kolei pokazało, że chociażbym nie wiem, jak bardzo chciała pomóc i wzmocnić motywację, to tej motywacji nie uda się poprawić, jeśli uczniowie nie będą brać odpowiedzialności za swoją naukę. Może ktoś odnosi, chociaż na pewno też Państwo przeglądacie materiały różne i macie bardzo bogate doświadczenie. Nie chodzi mi tutaj o konfrontowanie, ale ja nie potrafię motywować przez pogadanki i wykłady. Lepiej poprzez przykład, może przez modelowanie, ale również, proszę Państwa, co zrobić, zastanawiam się nad tym, co zrobić, żeby to uczniowie przyjmowali tę swoją odpowiedzialność. Żeby to oni zobaczyli, że od nich zależy, od wkładu ich pracy, zależy ich ścieżka, ich kariera zawodowa. Może górnolotnie, ale po prostu najprościej, żeby moim uczniom chciało się chcieć. I tak sobie myśląc, zadając to poprzednie pytanie, co ja mogę zrobić w tej kwestii jako nauczyciel, to pomyślałam, właściwie pomyślałam, staram się też wdrażać z różnym skutkiem i z różnym nastawieniem to, co Małgosia pięknie powiedziała, myślenie o myśleniu i myślenie o uczeniu się. Chcę mieć świadomych uczestników procesu uczenia się i nauczania, którzy podejmują pracę nad własnym rozwojem. Potrafią określić, co wiedzą, a co chcą doskonalić. Tylko zastanawiam się, gdzie ja oprócz preambuły podstawy programowej, już tak idąc podstawą programową, mam na matematyce takie zajęcia. Czy ja mogę to zrobić na swoich zajęciach? Czy może lepiej rozwiązać jedno zadanie, a nie zadawać uczniom takich pytań? Po co tracić czas? Tutaj trochę wkładam kij w mrowisko. Co już wiesz, czego chciałabyś się dowiedzieć? Czyż to pytanie, tym pytaniem mogę rozpocząć zajęcia?
Nie dokończyłam tutaj, ale właściwie gdybym teraz na koniec zajęć, co już wiem, czyli nawiązanie do tego, że moi uczniowie to nie jest czysta biała tablica, tylko oni przychodzą ze swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, no właśnie, może docenieniem tego myślenia, ich myślenia, nawet jeżeli to jest dla nich nowy materiał, to nie znaczy, że musi być zupełnie nieznany. Doświadczamy tego, przestajemy być jedynym źródłem jako nauczyciele, przestajemy być jedynym źródłem informacji. Tych źródeł uczniowie mają znacznie więcej i znacznie szybciej, może ciekawiej, chcę być atrakcyjnym źródłem, trochę parafrazując, ale zdaję sobie z tego sprawę, że muszą też o to zadbać. Gdybym zakończyła tę lekcję, gdybym rozpoczęła tymi pytaniami, a zakończyła, czego się dowiedziałam, czego się nauczyłam, to zobaczcie, w ten sposób pokazuję sprawczość tego, że to od ucznia zależy, że ja mogę mu tylko towarzyszyć w procesie jego uczenia. A to on jest odpowiedzialny i to jest jego nauka, a to jest jego edukacja, a nie moja. Marysia też mówiła o tym, żeby podążać. Właśnie myślę, że tutaj jest dużo pytań, które Państwo też stosujecie i odkrywacie na swoich zajęciach. Dla mnie takim odkryciem było, jeżeli prosiłam uczniów o sformułowanie wniosku, wiemy, że to jest trudna umiejętność, i w pewnym momencie zauważyłam taką no, konsternację, że ja nie uzyskam tego efektu, o jakim chodzi. Przeformułowałam je. Od czego zaczniesz? To i poskutkowało. Czyli tutaj chodzi też o to, żeby, no właśnie, żebyśmy sobie pozwolili na pewnego rodzaju elastyczność i może niektórych pytań nie negowali wręcz. Bo one mogą nam się mniej podobać, ale dla uczniów mogą być bardziej korzystne i przynosić bardziej wymierne efekty. To podążanie to jest tak, dopytywanie się, jak myślisz, albo też czego się dowiedziałeś, lub też jeżeli uczeń, tutaj też było pięknie powiedziane o odbijaniu pytań, proszę Panią, o tego nie umiem znaleźć, tak? Ja nie wiem, gdzie tego szukać, ja nie wiem, co to jest, a gdzie możesz to znaleźć? Gdzie mógłbyś, czy mogłabyś to znaleźć? Co cię zaskoczyło? Stawiajmy trochę uczniów w takiej, no właśnie, konfrontowaniu się z tym, że nie wszystko muszę wiedzieć i że pozwalam sobie na ten zachwyt, na tę ciekawość poznawczą i docenienie tego zachwytu. No i to pytanie, do czego ci się może to przydać? Obyśmy mogli jak najczęściej to pytanie rozwijać i nie kończąc myśl na egzaminie. Aczkolwiek tutaj nie chcę tego poruszać, tego wątku, niemniej jednak wydaje mi się, że takie otwieranie, to czego doświadczam, otwieranie niezależnie od etapu edukacyjnego uczniów na to, do czego to może ci się przydać, tak? Czyli co musisz mieć, żeby to wykonać, jest niezwykle istotne. To, o czym tutaj Państwu mówiłam, to jest na takim metapoziomie, ale to jest metapoziom taki, którym powiedziałam, w obszarze dydaktycznym, tak? Umiejętności i wiedzy uczniów. Moje doświadczenie też z lekcji zdalnych, uczniowie pracowali w grupach. Pytanie, które myślę, że będę obserwowała dalej, jak ono funkcjonuje, jak działa. Skąd wiesz, że potrafisz? Czy skąd wiecie, jak możecie się przekonać, że potraficie to rozwiązać? I to są autentyczne wypowiedzi moich uczniów, więc pozostawiam też chwilę na to, żebyście Państwo mogli się zapoznać. To, co podoba mi się w tym, tak powiem najprościej, to, co mi się podoba, to nie wiem, jak Państwo czujecie, ale ja znam swoich uczniów,
uznałam to za taki mały sukces, a mianowicie to oni są odpowiedzialni. To jest ich nauka. To oni mają się sprawdzić, a nie ja mam być tym kontrolerem wiedzy i tym, no właśnie, w nauczaniu stacjonarnym, to jeszcze widzą tego nauczyciela, więc jeszcze mina dodatkowa i oni muszą uważać na swoje reakcje. A w nauczaniu zdalnym, oni mogą sobie komentować na różnych, równoległych płaszczyznach. Natomiast to niezwykle mnie urzeka w tych wypowiedziach, że czuję, że to oni, nie mówię, że już przejęli, tak, bo to jest proces i trudno jest to zbadać, ale że oni przejmują, że moi uczniowie przejmują odpowiedzialność za naukę. I to nie znaczy, że to już jest sukces i tak będzie, że to jest coś stałego, to nie jest konstans. Chociaż może by się chciało. Innym takim aspektem to jest aspekt, z którym jest mi czasami po prostu też niewygodnie. I mówię tutaj o tych trudnościach, ponieważ no właśnie, z jednej strony mi zależy na świadomych uczestnikach procesu. I jeżeli jeszcze przy tej wiedzy merytorycznej, tej takiej stricte dydaktycznej, uczniowie szybciej zobaczą sens tego, bo wyznaczają sobie obszary, które potrafią i coś, co mają doskonalić. I tutaj od razu widzą korzyść czasu, tak, że zyskują czas. Tak, tutaj pytanie ich o to, jak, czego potrzebują, żeby się tego nauczyli, co im pomaga, co przeszkadza w pracy, co potrafią, a co chcą doskonalić, tak, ale w sensie takim stawiania sobie wyzwań, co zrobią, żeby opanować ten materiał, albo jak to zrobią, no jak to, przecież to jest od tego nauczyciel. To nauczyciel powinien im powiedzieć, że mają przeczytać 3 razy, rozwiązać zadanie od 1 do 15 i na pracy klasowej będzie wszystko. Natomiast tutaj dla mnie jest ważne, no właśnie, czego się nauczyłeś, ale również to drugie, jak się tego nauczyłeś. Co ci pomogło, w czym ja mogę cię wesprzeć, bo wydaje mi się, to znaczy nie bez fałszywej skromności, ale to też nie chodzi o skromność, czy docenianie siebie, czy niedocenianie siebie jako nauczyciela, ale państwo znacie swoich uczniów, tak samo również znam swoich uczniów i wiem, kogo na co stać, mówiąc tak przysłowiowo, tylko czy ja mam zawsze w tym rację. Że zawsze potrafię wyczuć, że to jest ten moment, kiedy uczeń ma motywację na takim poziomie, że ja nic nie muszę zrobić i on będzie pracował, a ten uczeń, a zwłaszcza teraz w zdalnej edukacji, mi zaczyna znikać, to wobec tego może właśnie docenić ich to, co jest dla nich, jakie metody pracy są dla nich najkorzystniejsze, jak oni chcą pracować. A z drugiej strony, tak się zastanawiam, jeżeli ja tego wątku nie poruszę, bo szkoda czasu, bo to nie jest psychologia, tylko matematyka, to wobec tego, jakie jako nauczyciel mogę efektywnie uczyć, jeżeli nie znam potrzeb ucznia tu i teraz, w tej chwili, z tym, czym on obecnie funkcjonuje. Czy w tym momencie ma jakieś zaległości, czy też nie ma? W czym ja mogę mu pomóc? I tutaj również, proszę Państwa, z takiego metapoziomu ta praca w grupach kończy się na tym, na czym polegała współpraca, jak się uczyliście. Dlaczego to zadaję? Mam też takie doświadczenia, że jedna osoba pracuje w grupie, a reszta przepisuje. I wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli chcę, żeby ta współpraca była autentyczna, to po pierwsze, że muszą być efekty tej współpracy, żeby oni się nauczyli, ale skąd będę wiedziała, że się nauczyli? No mogę w jakiś sposób zweryfikować. Już z poprzedniego wiem, że oni mogą siebie zweryfikować też, czy są przygotowani, czyli rozwiązać jakieś kontrolne, ale również mogę zapytać się właśnie, na czym polegała współpraca i jak oni się uczyli. I tutaj nie wartościowałabym tego. Oczywiście mam swoje jakieś rekomendacje, coś, co bardziej bym doceniała, natomiast autonomiczność po stronie ucznia i po stronie grupy, to, że oni mogli
wybrać ten sposób, ale jednocześnie ja mam też informacje, co mogę wzmacniać, bo jeżeli dostają, że rozwiązują samodzielnie, a może warto by było, żeby jednak rozwiązywali razem, co ja mogę z tym dalej zrobić. Nie jest to łatwe, proszę Państwa, i tak na podsumowanie powiem, że usłyszałam, proszę Panią, to jest matematyka, nie psychologia. I nie mówię, że to było teraz w tym czasie edukacji zdalnej, to są wcześniejsze moje też doświadczenia. Z drugiej strony, no to co powiedziałam, znam swoich uczniów, to po co tracić czas? I nie kwestionują sobie, ale też odpowiadam sobie na pytania. Jak mogę pomóc uczniom w przejmowaniu odpowiedzialności? I tutaj kilka pytań. Jak uczyć uczenia się? Gdzie ma być to miejsce i przestrzeń na to, żeby oni nauczyli się uczyć, a co za tym idzie, potrafili organizować swój warsztat pracy, myśleli o swoim rozwoju, myśleli o tym, co może im pomóc, żeby stawali się i przejmowali tę odpowiedzialność. I tutaj postrzegam wielką, wielką rolę właśnie tych pytań, które zadaję w tym momencie ja jako nauczyciel, ale takich pytań, dzięki którym moi uczniowie mogą mieć pogłębioną refleksję, w którym miejscu edukacyjnym są i czy to miejsce im odpowiada i co mogą z tym miejscem zrobić. A edukacja zdalna to dla mnie przede wszystkim, no właśnie, stawianie, że to uczniowie mają sobie stawiać cel, a nie ja jako nauczyciel. Mówię o celach tych edukacyjnych. Było mówione również, mówiliśmy o tym, że refleksja łączy się z przywoływaniem wiedzy, z lepszym wykonywaniem. Czyli czy ja mogę oczekiwać, że dziecko tak samo, uczeń sam z siebie, bez ćwiczenia się w tej materii przejmowania odpowiedzialności, to trochę tak kaznodziejsko, ale to jest dla mnie takie bardzo głębokie, będzie posiadał tę zdolność rozumienia, praktykowania wolności i urzeczywistniania postawy odpowiedzialności. I tym pytaniem zakończę. Bardzo Ci dziękuję, Marzenko, za to wszystko, co przedstawiłaś. Ja też dziękuję za taką wielką aktywność na czacie, która ja z wielkim zainteresowaniem czytam to, co Państwo piszą i cały czas myślę o tym, że mamy ogromne zasoby, ogromną wiedzę, grupa, która tutaj współpracuje na czacie, ale też mnóstwo osób, które myślą, a niekoniecznie zapisują. I myślę też o tym, że gdyby połączyć te nasze wszystkie zasoby, to naprawdę wiele dobrego się wydarzy. I jestem przekonana, że tak będzie. Nasze webinarium dobiega końca i myślę też, że nie wyczerpałyśmy z koleżankami całego tematu, ale żeby nie być gołosłownym i pracę pytaniami zakończyć, zanim zaświadczenia zdobędziecie Państwo, to chciałabym jeszcze ostatnie pytanie zamieścić na czacie. To właściwie pytanie retoryczne i zostawimy Was z tym pytaniem. Nie będziemy na to pytanie w tej chwili odpowiadać, ale ja myślę, że mamy ogromną moc i że możemy zrobić dużo dla naszych uczniów i też dla siebie samych, bo to jest samorozwój. Dziękujemy ślicznie Państwu. Jeszcze zapraszam Kasię, która chciałaby zakończyć to spotkanie. Ja tu jestem, tylko się ukrywałam bardzo dobrze za zasłoną. Czat żył, podejrzałam też czat na Facebooku, więc serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby, które są na Facebooku. Ja muszę dopełnić formalności. Jeśli mnie dobrze pamięć slajdowa nie myli, Marysiu, Mogosia ucięła Ci jedną krótką wypowiedź i mam nadzieję, że się nie obrazisz, bo już dobija 19:30 i Marysi po prostu głos został odrobineczkę skrócony. Ja chciałam tylko powiedzieć krótkie informacje. Oczywiście Państwo mogą oprócz webinarów otwartych otrzymać różnego rodzaju wsparcie od CEO, na przykład wziąć udział w naszych programach. Oto 6 obszarów programowych. Obecnie nie rekrutujemy do naszych programów, ale już niedługo semestr się kończy i będzie nowa rekrutacja. 6 obszarów programowych. Pomagaj się uczyć, ucz otwartości, angażuj obywatelsko, odpowiadaj na globalne wyzwania, otwieraj na kulturę i wyjaśnij politykę. Oczywiście nie mamy czasu, żeby powiedzieć chociaż po jednym zdaniu do obszarów programowych, ale zachęcam Państwa do odwiedzenia strony
co.org.pl i do widzenia się więcej. Ciekawe treści, ciekawe materiały i doskonałe programy, do których będzie można przystąpić w następnym semestrze. To, o czym muszę powiedzieć, to cały czas można skorzystać z bardzo konkretnej porady, z bardzo konkretnych umiejętności i zapisać się na warsztaty dla rad pedagogicznych. Więc jeżeli są Państwo dyrektorami, wicedyrektorami albo po prostu mają dobry kontakt z dyrektorem, można nas polecić i skorzystać z naszej oferty warsztatów dla rad pedagogicznych. Małgosiu, zaświadczenia już puściłam. Poszedł link na czacie. Zaraz wrzucę jeszcze raz, jakby ktoś nie zdążył i miał z tym problem, tylko przestałam widzieć czat w momencie, kiedy wrzuciłam tutaj prezentację. Mam nadzieję, że tam się nie gotuje z tego powodu. Serdecznie Państwu dziękuję za skorzystanie, za posłuchanie. Przede wszystkim bardzo, bardzo Wam dziękuję. Nie ma zapytań, a ja może jeszcze wrzucę ten link, zanim się pożegnam, bo wiem, że może być z tym problem, że ktoś sobie nie zapisał, więc szanowni Państwo, zanim powiem dobranoc, wrzucam jeszcze raz ten link, bo widzę, że tutaj Pan Filip bardzo prosi. Dziękuję prelegentkom. Myślę, że było dużo fantastycznych treści i na pytania, które Wy sobie postawiłyście, my sobie wspólnie postawiłyśmy, odpowiedzi tutaj padły. Było dużo ciekawych informacji na czacie. Ja też czytałam z olbrzymim zainteresowaniem. Dziękuję bardzo, szczególnie Małgosi Ostrowskiej za poprowadzenie. Zapraszam serdecznie. Widzimy się w Odpornej Szkole za 2 tygodnie. Dziękuję za ten wieczór. Dziękuję, dziewczyny. Zostawiam Wam przestrzeń, żebyście mogły powiedzieć dobranoc. Ja również dziękuję. Jest tylko jeszcze pytanie na czacie, co mamy zrobić z tym linkiem. Trzeba kliknąć, zarejestrować się i pobrać zaświadczenie. To krótka instrukcja. Jeżeli ktoś nie ma konta w profilu zaświadczeń CEO, musi sobie taki profil utworzyć. Jeśli posiada, po prostu się zalogować, następnie kliknąć pod ten konkretny link z zaświadczeniami i wtedy, uwaga, będzie PDF do pobrania, nie przychodzi mailem na pocztę, tylko trzeba sobie pobrać. Dziękuję, to wszystko. Dobranoc. Kasiu, ja mam jeszcze pytanie, jak uczestnicy webinarium otrzymają te materiały od Marzeny i ode mnie z przykładami pytań, bo pojawiło się też na czacie takie pytanie. Tak, jutro postaram się wysłać mailem do wszystkich osób zarejestrowanych takie materiały, a ci, którzy nie są zarejestrowani, muszą śledzić naszą stronę co.org.pl i tam na blogu będą te materiały, ale dopiero w przyszłym tygodniu. Webinar jest nagrywany, można go obejrzeć w tym momencie, już na Facebooku będzie nagranie, a jutro na naszym kanale na YouTubie. Więc chyba wszystko powiedziałam, wszystkie wątpliwości. Dziękuję Wam bardzo.